Cześć! Witam Was serdecznie w pierwszym live'ie, w zasadzie drugim live'ie w naszej grupie Mama bez frustracji, uwalnia moc. Dajcie mi znać, czy już jesteście, czy jeszcze Was nie ma. Zaczęłam odrobinkę wcześniej, a żeby była szansa, żebyśmy się spokojnie zebrały, żeby była szansa, żeby przetestować, czy mnie słychać, czy mnie widać, więc koniecznie dajcie mi znać, bo jak widzicie, mam tutaj warunki takie mocno robocze, ale wiecie co, no pomyślałam sobie, że no bycie mamą nie daje nam idealnych warunków na różne rzeczy. No a gdzie ja tutaj jestem? Ja jestem w Ustroniu Śląskim, na stoku narciarskim, wokół mnie jeżdżą narciarze, nadaję sobie tutaj stąd. Dajcie mi koniecznie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy kto tutaj jest, pokażcie się, bo jak nagrywam tego live'a, to ja tak od razu nie widzę, jak się pojawiacie, widzę, że pojawiają się kolejne osoby, ale nie widzę, kto jest. Dopiero jak mi się przedstawicie, pokażecie w komentarzu, zobaczę, kto tutaj dołączył i kto jest razem ze mną na stoku. Tak staram się ustawiać z bokiem do słońca, żeby widać trochę ekran i żeby widzieć Was, więc macie tutaj widok na narciarzy, proszę bardzo, jeżdżą sobie po stoku. No to kto tu jest? Bardzo jestem ciekawa. Monika, cześć Monika, ale się cieszę. Cieszę się, że jesteś, super, już 5 osób nas ogląda, więc dajcie znać, kto jeszcze jest oprócz Moniki. 6 osób, rośnie Martyna, super. Kochane, o czym tutaj dzisiaj będzie? Po pierwsze, chciałabym się dowiedzieć, co się u Was dzieje, prawda? Kończy się już miesiąc, pierwszy miesiąc. O, cześć Magda z synem, Monika. Jak pięknie widzieć. Cześć, hej Magda druga, syrotka. Cześć, o, super. Dobrze, tutaj jakieś problemy będę rozwiązywać później. Widzę Martyna Wakulińska. Nie, Magda Milczarska do mnie pisze. Okej, będę odpowiadać Wam później. Super. 7 osób. Magda, super, ale się cieszę, że jesteście. Super, jestem bardzo podekscytowana. Dobra, przechodźmy do rzeczy. Po pierwsze, bardzo jestem ciekawa, gdzie jesteście, jak Wam się pisze dziennik, czy w ogóle robicie, czy odpowiedziałyście sobie na te pytania z maila pierwszego, co to Wam dało. Jak to się dzieje? Co się u Was dzieje w temacie odnajdywania samej siebie w tym miesiącu? Ponieważ taki jest temat naszego miesiąca, więc to jest dla mnie ogromnie interesujące. Jak tam Wasze randki? Piszcie mi tutaj koniecznie, bo jakby kto w ogóle myśli bardziej w tym miesiącu o byciu sobą, o odnajdywaniu siebie? Koniecznie mi to napiszcie. Co tu się u Was dzieje? Patrzę sobie na Wasze komentarze. Będę wracać jeszcze do tych pytań do Was później. Okej, patrzę sobie, patrzę, co tu piszecie i nic mi nie piszecie, a jestem taka ciekawa. No dobrze, to idziemy dalej w takim razie. Ania Czupryniak, cześć Ania. Jest nas teraz więcej. Mam nadzieję, że potem mi napiszecie w komentarzach, co robicie w ramach uwalniania mocy i w ramach odnajdywania siebie, bo to jest bardzo ważne, żeby znać siebie, tak jak gdzieś napisałam, że jeśli będziemy znać siebie bardziej, to nasze decyzje będą dużo lepsze. Te decyzje codzienne i wszystkie różne decyzje w życiu, które podejmujemy. Tak się rozglądam, bo mam dla Was jak zwykle prezentację karteczkową. Tylko sprawdzę, w której kieszeni się moja prezentacja znalazła. O czym ja Wam chciałam dzisiaj... napiszcie mi jeszcze, czy mnie słychać, bo ja zakładam, że mnie słychać, bo nikt nie pisze, że mnie nie słychać, ale... Magda pisze, że powstał obraz na wystawę. Super! Wow! Brawo! Brawo, czy ja to mogę tak tutaj zalajkować? Mogę! O, i słychać. O, to dobrze. Dzięki wielkie, Ania, za informację zwrotną. Tak, mam już dla Was prezentację karteczkową na dzisiaj, bo powiedziałam, że dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co to znaczy być sobą, co to znaczy nie być sobą. I temat bycia sobą to jest taki temat, który mi towarzyszy od samego początku, kiedy ja zaczęłam prowadzić swoją działalność. Na początku moja firma nazywała się Jestem Zawsze Sobą, Być Sobą Coaching, teraz się nazywa moja firma. I dlaczego w ten sposób, dlaczego to bycie sobą jest dla mnie takie ważne?
Tak jak gdzieś się wymieniałyśmy z Anią Kołodziejską komentarzami w grupie, to wyszło nam, że rzeczywiście jest tak, że jesteśmy tutaj na Facebooku, mamy jakąś twarz. Jesteśmy w pracy, mamy jakąś twarz. Jesteśmy w domu, mamy jakąś twarz. I z jednej strony to są takie nasze twarze tego, kim my jesteśmy. To przecież nie udajemy nikogo, jak jesteśmy mamą. Jesteśmy po prostu mamą. A z drugiej strony w żadnej z tych ról nie jesteśmy w pełni sobą. Prawda? No bo nie możemy być. I jakby to nie jest problem jeszcze. To jeszcze nie jest problem. Problem pojawia się wtedy, kiedy te części nas zaczynają działać jakby oddzielnie i kiedy mamy takie poczucie, że w którymś momencie zaczynamy działać w roli, ale nie z własnej perspektywy. Czyli czasem rzeczywiście jest tak, że jak wchodzimy w to bycie mamą, to nagle zaczynamy realizować jakiś program. Program z naszego dzieciństwa, program z naszej okolicy, program z tych gazetek. I w którymś momencie zauważymy zaraz, ale czy to jest właściwie taki bycie mamą na własnych zasadach? To jest to, o czym ja mówię często. Czy to jest to, czego ja naprawdę chcę w macierzyństwie? I to jest moment, kiedy zaczyna się proces integracji. Okej, dobra, to co to znaczy być mamą dla mnie? I to samo możemy robić w każdej z innych ról. Ponieważ w każdej z ról jesteśmy troszeczkę sobą, w każdej naszej decyzji jesteśmy zawsze trochę sobą, ale też jesteśmy trochę kimś innym, trochę się zmieniamy. I jak to zintegrować, jak poczuć się w tym wszystkim, w tych wszystkich rolach zupełnie sobą. Otóż jest jedna taka rzecz, pewnie macie w swoim życiu decyzje, z których nie jesteście zadowolone i sobie wyrzucacie, albo popełniałyście błędy w przeszłości i sobie mówicie, ojejku, mogłam robić coś innego, mogłam inaczej zadecydować, nie powinnam tego zrobić tak, ponieważ no w zasadzie zrobiłam to tylko i wyłącznie dlatego, że wywarto na mnie jakąś presję. Napiszcie mi, czy zdarzyły Wam się takie sytuacje w Waszym życiu, że macie poczucie, nawet pewnie ostatnio, bo to się pewnie często zdarza, że ktoś wywarł na Was presję i Wy podjęliście jakąś decyzję, chociaż w zasadzie jej wcale nie chciałyście. I to są takie momenty, kiedy my czujemy, że w zasadzie nie jesteśmy sobą w tym momencie, prawda? Czy ja dobrze myślę, czy wy też jakby podzielacie taki sposób myślenia, czy jak to u was jest? Bardzo proszę o komentarze tutaj, bo jestem ciekawa, czy ta moja intuicja, to jest tylko moja intuicja, czy to rzeczywiście tak jest też u was, że... No właśnie, jak to są takie momenty, kiedy my sobie wyrzucamy, a mogłam inaczej, powinnam inaczej zrobić, nie powinnam tak, nie powinnam siak, to nie byłam ja. Macie tak, czy nie macie? No, już kilkanaście osób nas ogląda, to jak na naszą grupę to już jest całkiem sporo. Tak, bo to była, Patrycja pisze. No właśnie, o to chodzi. I teraz co z tym zrobić? Co zrobić, żeby tutaj w tych momentach być bardziej sobą, bardziej działać na własnych zasadach? Pierwszą podstawową rzeczą, rzeczą, którą możesz zrobić, żeby to zmienić, widzę, że tutaj Ewa pisze, Martyna pisze, tak, niestety Ania kłapa, były takie sytuacje, które zrobiły, że życie wygląda inaczej niż my chcemy. Zdarzają się nam takie sytuacje i to jest całkowicie normalne. I chciałabym powiedzieć jedną taką ważną i być może trochę trudną rzecz. Bo to jest tak, że jak zawsze, w każdej sytuacji, w każdym momencie swojego życia, my podejmujemy w jakiś sposób decyzję, jak zareagujemy w kontekście danej sytuacji, prawda? Zawsze to jest ostatecznie gdzieś tam... No widzicie, i to jest trudne, no bo my czujemy, że to jest presja zewnętrzna. I ja... Bardzo mocno pracowałam jakby w ten sposób, żeby zauważyć, że w tych momentach, kiedy ja podejmowałam nawet decyzje, których potem nie lubiłam, nie podobały mi się, to jednak to były moje decyzje. I to jest taki moment, kiedy warto spojrzeć na siebie, okej, jakaś część mnie, jakaś malutka część mnie w tej sytuacji chciała podjąć tą decyzję. I to zawsze była jakaś część ciebie. I w momencie, kiedy mówisz, nie, to była zła decyzja, ja tego nie chciałam robić, to nie była moja decyzja, to jakby odcinasz tą część siebie. I tracisz siłę, no bo jak odcinamy jakąś małą część siebie, to jakby tracimy ją. Ona nie znika, ale ona przejmuje nad nami kontrolę, bo my tracimy ją z pola widzenia. A jeśli spojrzysz na tą trudną sytuację, przypomnij sobie taką trudną sytuację ostatnio, no właśnie tak jak tutaj... kto tutaj...
tak jak piszecie właśnie, że tak jak Patrycja, właśnie o tym siusianiu, to jest dobry, fajny przykład, tak? Że rzeczywiście teściowa wywarła presję, zgadza się. I to nie było miłe czuć tą presję na sobie. Ale i była taka część ciebie, Patrycja, przepraszam, że tak nawiesz, ale na przykładzie najłatwiej, która pomyślała, dobrze, ja chcę dopasować się do mojej teściowej. No właśnie, czego ta część chciała? Ta mała część, która się zgodziła, którą my potem oceniałyśmy, że to była zła decyzja. No ta część chciała jakby powiedzieć, że dobra, ja chcę być taka jak inni na przykład, albo chcę dopasować się do mojego męża, albo chcę, żeby zrobić tak jak on chce. Czyli jest taka część nas, która mówi, dobra, zrobię tak jak inni chcą. I to jest pierwszy moment do zmiany, pierwszy krok do zmiany. Żeby zobaczyć tą część siebie, która jednak chciała podjąć tą decyzję, podjęła, i zobaczyć dlaczego, jaka była pozytywna intencja tej decyzji tam w środku. Czego ona chciała? Aha, chciałaś dopasować się do teściowej. Czy to jest okej, czasem chcieć się dopasować do kogoś innego? Tak, oczywiście. Dzisiejsza kultura, taka malutka dygresja teraz będzie, dzisiejsza kultura często mówi, że nie wolno ci się dopasowywać do świata zewnętrznego, ty musisz działać sama na własnych zasadach, tak, ja też mówię na własnych zasadach, ale my kobiety jesteśmy bardzo społeczne, my potrzebujemy grupy, żeby dobrze funkcjonować, my potrzebujemy innych ludzi, żeby dobrze funkcjonować i czasem jest tak, że potrzebujemy i bardzo chcemy podjąć decyzję, która będzie właśnie decyzją dobrą dla grupy, dobrą dla innych, bardzo szanujemy innych. No i właśnie. I jak jest ta część, która była konformistyczna w danym momencie. Okej, może to nie była najlepsza decyzja. Może następnym razem podejmiesz inną decyzję. Ale okej, ale w tamtym momencie ta część powiedziała, tak, ja chcę się dopasować. Ja chcę to zrobić w ten sposób. I ten moment, kiedy patrzysz na tą swoją część i mówisz na nie z miłością, tak, rozumiem cię, okej, to była ważna potrzeba, być może zaspokoimy ją w jakiś inny sposób, a następnym razem w podobnej sytuacji zrobimy tak i tak i tak, być może inaczej. I ten moment, kiedy zaczynasz akceptować siebie, także w tych decyzjach, które później masz poczucie, że chciałabyś je inaczej podjąć, to jest moment, kiedy stajesz się bardziej sobą, bo integrujesz te różne części, te różne kawałki siebie. I to jest bardzo ważny proces. W moim blogu kiedyś, napiszcie mi, co o tym myślicie, Ania Kłapa mi napisała, że czyli zmierzyć się z odpowiedzialnością za własne decyzje. Tak, to jest takie mierzenie się z odpowiedzialnością, ale nie w takim, bo to tak mi brzmi tak trochę jakby zmierzyć, żeby to było trudne, ale jakby z łagodnością zaakceptować swoje decyzje, powiedzieć, okej, to widocznie była najlepsza decyzja w moim życiu, co ja mogę z niej wyciągnąć, jak mogę siebie zaobserwować w tamtej decyzji, gdzie ja byłam w podejmowaniu tamtej decyzji, gdzie były moje potrzeby, bo każda decyzja, i to jest ciekawe, ja kiedyś miałam w vlogu taką twarz mamy zrzucającą maskę, twarz kobiety, słychać dobrze? Twarz kobiety zrzucającą maskę. I dla mnie ten proces integracji to jest jakby proces podwójny, jakby to jest z jednej strony zrzucanie tych masek, oglądanie ich, ale to też jest integrowanie się ze swoimi maskami, patrzenie, okej, w tej masce, w tej roli zachowałam się tak i tak. Jaka część mnie tam była? I to jest jakby nakładanie masek i wchłanianie ich w skórę. Przepraszam, że to taka metafora może kosmiczna. Co o tym myślicie? Tak, takie bycie bardziej sobą, bycie bardziej jakby obserwowanie siebie, to też jest ten proces poznawania siebie, a jeśli zaczniemy poznawać siebie i zaczniemy sobie uświadamiać, bycie sobą, słuchajcie, ile mamy czasu? 15 minut minęło, myślę, że jeszcze z 5-10 minut potrzebujemy, żeby to zamknąć. I tak pomyśleć sobie, że to bycie sobą sprawia, że widzimy siebie bardziej różnorodne, bardziej wielowymiarowe i zaczynamy bardziej szanować swoje potrzeby i myśleć, okej, ja mam taką potrzebę, żeby być czasem konformistyczna, żeby szanować innych, żeby tak, to jest fajne, jestem fajną osobą. Okej, może wtedy nie podjęłam dobrej decyzji, zmienię to, naprawię to, wyprostuję. Patrycja, widzę, że tutaj nie poszło to dobrze wszystko, ale
Cóż, cześć Anika, pozdrawiam Ciebie też. Czasem tak jest. Czasem jest tak, że nasze decyzje są najlepszymi decyzjami w tamtym momencie i dopiero widzimy ich konsekwencje z przyszłości. Nie możemy oceniać starych decyzji z tej pozycji, w której dzisiaj jesteśmy. Co Wam to daje? Co o tym myślicie? Jak myślicie o takim integrowaniu siebie w tych decyzjach? Dajcie mi tutaj znać koniecznie w komentarzach, bo to jest dla mnie bardzo ważne, żebyście wynosiły wartość z każdego naszego spotkania, żebyście wynosiły jakąś myśl, jakąś jedno przemyślenie. Co Wam to daje, to co teraz powiedziałam? Tak, Patrycja, no właśnie, to jest właśnie to, co zrobiłaś. Naprawiłaś sytuację i teraz jesteś bardziej pewna swojego zdania. Super. Oj, coś mi się tutaj wyskoczyło. Pozwalam sobie na błędy. Super. Kochane, co Wam to daje, to co teraz o tych maskach powiedziałyśmy? Co to zmienia w Waszym myśleniu? Jeszcze jedną rzecz chciałam Wam pokazać dzisiaj. Szanując nasz wspólny czas. Nie umartwiam się za błędne decyzje. Super. Kochane, moja mikroprezentacja, mam nadzieję, że to będzie widać. To jest taki kreska z krzyżykiem. Co to oznacza? Kreska to jest linia czasu. Gdzieś tam płynie sobie czas od przeszłości do przyszłości. A krzyżyk... O, Ewa pisze, nigdy tak o tym nie myślałam. Kurczę, fajnie, że o tym powiedziałaś. Krzyżyk to jest punkt, w którym się urodziłaś. Odwrotnie. A, nie da się, bo tu jest odwrotnie. Nie przejmujcie się napisem. Napis nie jest potrzebny. A, tak będzie dobrze. Okej, okay. Czyli tu będzie... po prawej stronie ma być przyszłość, po lewej stronie ma być przeszłość. Napisem się nie przejmujcie. W każdym razie, krzyżyk na linii czasu, ten X, to jest punkt, w którym się urodziłaś. I każdy człowiek w momencie, w którym się rodzi, jest całkowicie okej. Okay, prawda? Wasze dziecko, jak się urodziło, było całkowicie adekwatne, było całkowicie okej okay i jest całkowicie okej. Okay. Tak jak patrzycie na swoje dziecko, to nie jest kimś, komu czegoś brakuje, jest niewystarczające, źle odpowiada na okoliczności, sytuacji, tak? A my często tak dzisiaj o sobie myślimy, jako dorosłe osoby, że jestem niewystarczająco dobra, nie potrafię tego, nie potrafię tamtego, muszę się bardziej starać, muszę być kimś innym, muszę się czegoś nauczyć, żeby być gotowa do tego, żeby, nie wiem, zacząć pracę, założyć własną firmę. Cały czas czujemy się niewystarczające. Ręka w górę, like. Kto czuje się czasem niewystarczający i niewystarczająco dobry? Bo jestem pewna, że od czasu do czasu tak też macie, bo ja też tak mam. Też od czasu do czasu czuję się, Boże, niewystarczająca. Czy ja już mam coś do powiedzenia, żeby tutaj live prowadzić? Czy ja wystarczająco dobrze będę potrafiła to, czy śmo, czy owo? I czasem też mnie powstrzymuje to przed działaniem. Ja, Dorota. O, to o mnie. Niewystarczająco, cały czas niewystarczająco dobra. A ten moment, kiedy się dziecko rodzi, prawda, patrzycie na swoje dziecko, i myślicie sobie, kurczę, ono jest idealne. Prawda? Są takie momenty. Że nasze dziecko jest... Czy wasze dziecko jest idealne? Kolejne pytanie. Like, czyje dziecko jest idealne i najwspanialsze na świecie? W każdym razie od czasu do czasu. I takie adekwatne, tak? Wiadomo, że czasem się płacze, czasem jest niefajne, ale jest dobre w tym momencie, w którym jest. Jak się urodziło, to było idealne. I... W momencie, kiedy jakby my się rozwijamy, rośniemy, spotykamy się jakby z innymi, to jest, też mówi się o tym, że to jest taka w naszych czasach taka epidemia. Zaczynamy porównywać się z innymi, prawda? A inni to mają tak, a tamta to potrafi co innego, a coś tamto co innego. I zamiast skupiać się na miejscu, w którym jesteśmy, że jesteśmy okej, okay, w tym miejscu, w którym jesteśmy, tak, że jesteśmy adekwatne i mamy wystarczające zasoby w tym momencie, to cały czas patrzymy naokoło, tam gdzie są te plusiki, a jeszcze powinnam być kimś innym. I oddalamy się, im bardziej patrzymy na innych, im bardziej się porównujemy, tym bardziej oddalamy się od siebie takimi, jakimi jesteśmy. I tym bardziej czujemy dyskomfort między tym, kim jesteśmy, a tym, kim chciałybyśmy być. Bo przestajemy zauważać w ogóle siebie, że jest okej, okay, że w sumie jest dobrze, tak? Jestem najedzona, mogę teraz iść w prawo, w lewo, mogę live'a poprowadzić z Wami, mogę z Wami porozmawiać, to też jest w ogóle kosmos, że takie rzeczy są możliwe. I jakby
to, co chcę, żeby się działo tutaj w naszej grupie i to, co jest potrzebne, żeby się działo w waszym życiu, to patrzenie na siebie w tym momencie, w którym jesteście i taki proces wspierania siebie. Ja też, jak robiłyście ten test, czy jesteś swoją przyjaciółką, no to też wiecie, że bycie dla siebie łagodnym, bycie dla siebie wspierającym, patrzenie, docenianie siebie, patrzenie, aha, dobrze, czyli ja podjęłam taką decyzję, aha, czyli jestem tutaj. Tak, z pewnej perspektywy to była dobra decyzja. Mówienie sobie w ten sposób, tak jak przed chwilą mówiłyśmy o decyzjach, sprawi, że będziecie wracać do siebie, wracać do swojego punktu X, do swojego punktu wyjścia, do swojego punktu, do swojego serca, do swojego komfortu, do tego, kim naprawdę jesteście i że jesteście w tym, kim jesteście, jesteście całkowicie wystarczające i całkowicie okej. Nasze niedostatki, nasz brak wiedzy i świadomość tego braku wiedzy też jest całkowicie okej, bo dzięki temu możemy coś z tym zrobić, coś z tym zmienić. A pierwszym krokiem jest spojrzenie na siebie i powiedzenie, tak, jesteś okej z tym, że nie wiem, nie wiesz tego czy tamtego. W tym momencie okej, nie wiesz tego i się dowiesz, ponieważ zawsze byłeś w stanie się dowiedzieć, tak? To są te wspierające słowa, które możemy sobie umówić w takich momentach. Okej, ta decyzja ci nie posłużyła. No tak, taki jest fakt. W tamtym momencie to była najlepsza decyzja, jaką mogłaś podjąć. Jesteś z tym okej. Co myślicie o takim podejściu? Dajcie mi znać tutaj, co sobie bierzecie z dzisiaj, jaka jest najważniejsza myśl, którą sobie dzisiaj zabieracie z naszego spotkania, z tego pięknego stoku, z pięknej pogody. Tu, proszę. A dostałam serduszko. Jak fajnie. Gdzie jesteście? Napiszcie mi. Widzę, że nas cała masa tutaj ogląda. Będzie nas coraz więcej, ja coś tak myślę. Okej, napiszcie mi, gdzie jesteście z tym? Patrzę na moje jeszcze notatki. Mam notatki jak zwykle. Dokładnie, Dolores pisze, że tak właśnie mówi o błędnych decyzjach i o tym, że dzięki temu może się z tego uwolnić. Zmusiłam was do myślenia, dlatego nie piszemy. Dzięki, Patrycja. Że nasza intuicja jest okej. Okay. Dobre rady cioci Krysi. Przyjąć i wypuścić drugim uchem. Tak, sprawdzić, na ile będą dla was działać, Magda. Zgadza się. Przez własny filtr własnych potrzeb, własnych oczekiwań przefiltrować i zobaczyć, czy dobre, czy niedobre. Asiu, dla mnie to jest mega podejście. Zgodzić się jakby z tym, co jest i zawsze możesz podjąć decyzję, że mogę coś z tym zrobić. Też myślę, że to jest mega. Dla mnie to był ogromny skok w rozwoju, jak ja gdzieś tam na podstawie różnych rzeczy do tego dotarłam. Aż się teraz wzruszyłam, tak sobie przypomniałam teraz, co to było dla mnie, jak to bardzo zmieniło moje życie. To bardzo zmienia, bo dzięki temu możesz się bawić, patrzeć na swoje życie. Okej, dobra, jestem tu, mogę być gdzieś indziej, mogę zrobić coś innego, a teraz przetestuję. I w ogóle podejście do różnych spraw na takiej zasadzie trochę zabawy, że to jest pierwsze podejście, robię tą X rzecz po raz pierwszy, spróbuję, zobaczymy, czego się nauczę, jak to wyjdzie. Monika pisze, czyli jestem w zupełności fajna i powinnam sobie lubić, szanować swoje decyzje. No, tak, Monia. Tak powinnaś. Dorota, jak myślę o moich błędach, to tylko się pogrążam. No wiem, znam ten moment, znam takie uczucie. Bardzo ci proszę, jakby wyjść od swojego dziecka. Jakby to jest bardzo fajne dla mnie. Czy twoje dziecko jest idealne? I Dorota, napisz mi koniecznie tutaj, co o tym myślisz. Ewa też. Czy wasze dziecko jest super idealne? Przejdziemy sobie ten proces. Czekam na wasze te komentarze. Czy wasze dziecko jest najwspanialsze na świecie i nie zamieniłybyście go na żadne inne? To będzie bardzo ważny proces teraz, to co zrobimy. Dorota i Ewa, czekam na was. Czy wasze dziecko jest idealne? Zakładam, że jest. Zakładam, że nie zamieniłybyście go za żadne inne. Wasze dziecko jest takie, jakie jest. Dzieciaczki mam najwspanialsze, prawda? Bo tak jest, bo mam najwspanialsze dzieci pod słońcem. Wasze dzieci są takie, jakie są. Uwaga, skupcie się mocno na tym. I są takie, jakie są. Dlatego
I dzięki temu, że wy jesteście takie, jakie jesteście, gdybyście w całej historii swojego życia zmieniły cokolwiek, to wasze dzieci byłyby inne. Nie wiem, czy lepsze, czy gorsze, ale są cudowne, prawda? Uśmiech dzieci dodaje nam otuchy. Mamy tutaj wspinalsze dzieci, prawda? Oczywiście, że mamy kryzysy, cierpliwość i jest źle momentami i tak dalej, ale nie zamieniłybyśmy dzieci na żadne inne naszych, prawda? To siebie często obwiniamy, że nie mamy cierpliwości, że jesteśmy nie takie, nie śmakie i nie owakie. Nasze dzieci są takie, jakie są, dlatego, że my byłyśmy takie, jakie byłyśmy w całym swoim życiu. I dlatego, że nasi rodzice popełnili te wszystkie cholerne błędy, które nam się może nie podobają. Pomyślcie sobie o tym. Okej, kochane, czekam na te informacje zwrotne od was. Co wy o tym myślicie? Nie, no, co wy myślicie w ogóle o tym? To jest... Jak ja przez 2 lata chodziłam z tą myślą w głowie i zawsze, kiedy się obwiniałam i próbowałam dokopać sobie w tym paskudnym, na mojej głowie, mamy takie nawyki do kopania sobie. I ja przez naprawdę wiele lat z tym walczyłam. To nie jest coś, co pewnie... Może każda z was może to zrobić szybciej i ja bardzo sobie tego życzę, ale mi to zajęło troszeczkę czasu. Zły dzień macie. Okej, kochane. Czasem tak jest, że jest zły dzień. I czasem jak jest, że dzień się źle zaczyna. I w każdym momencie ja bym chciała, żebyście teraz podjęły decyzję, teraz zastanowiły się, każda dla was, zapiszcie sobie, co ja dzisiaj zrobię, żeby ten dzień był dla mnie miły. Jak chcesz czuć się w dzisiejszym dniu? Jak chcesz czuć się w dzisiejszym tygodniu? Ja was tak nie zostawię z takimi złymi myślami. Teraz bardzo proszę podjąć mi decyzję, jak chcę czuć się dzisiaj w tym dniu, co przyjemnego chcesz, żeby mnie dzisiaj spotkało. Bierzemy karteczkę i notujemy. Co miłego dzisiaj ma się zdarzyć dla mnie? Jak chcę się dzisiaj czuć? Bardzo proszę, piszemy tutaj na Facebooku, jak każda z nas się chce dzisiaj czuć. Ja chcę dzisiaj czuć, cieszyć się tym latem, tym słońcem, zimą i nartami. Spróbuję jeździć, chociaż nie bardzo umiem. Spróbuję się dobrze bawić z dzieciakami, chociaż boję się, że nie dam rady. Co dzisiaj zrobicie dla siebie? Jak chcecie przeżyć ten dzień? Jakie chcecie emocje mieć w tym dniu? Frajdę, radość, miłość, poczucie bliskości. Czego potrzebujesz dzisiaj? Okej, i jak mam to na karteczce, mam nadzieję, że już każda z was ma to gdzieś zapisane na karteczce albo na ręku, no jeszcze lepiej. Ja bardzo lubię pisać na ręku, ponieważ to daje mi taką kotwicę, przypomnienie ciągłe. No Dolores pisze, że chce się cieszyć, że dzieci zdrowieją. Okej, super i bardzo dobrze. Co jeszcze? Czego wy chcecie dzisiaj? Jak chcecie się dzisiaj czuć? Piszcie. Ktoś tu potrzebuje snu. Dobrze, świetnie. To nie jest emocja. To, że potrzebujesz, Magda, snu, to nie jest emocja. Jak chcesz się czuć dzisiaj? Że dajesz radę, pomimo tego, że potrzebujesz snu? Że to jest może nie fantastyczny dzień, ale całkiem dobry? Że zrobiłaś dużo, pomimo tego, że potrzebujesz snu? Jak chcesz się czuć, kochana? A nie potrzebuję snu. Chcę czuć, że cierpliwość. Okej. Zapisz na ręku, zapisz na karteczce, którą będziesz nosiła dzisiaj cały dzień, słowo cierpliwość. Do siebie, do innych? Okej. To jest kompas. I teraz, jak już macie tą emocję, to jak chcecie się czuć, to zapiszcie sobie, co ja mogę zrobić, jaką jedną mogę zrobić małą rzecz, która zajmie mi mniej niż 10 minut, żeby doświadczyć tego uczucia. Okej. Jaką mogę zrobić jedną rzecz, która zajmie mi mniej niż 10 minut, żeby doświadczyć tego uczucia? Chcę dawać radę i być cierpliwym. Jak możesz to zrobić przez 10 minut? Okej? Okej?
No i już, i to nam buduje jakieś pozytywne nastawienie na dzisiejszy dzień, ponieważ tą emocję możesz zdobyć przez 10 minut. Ty rządzisz swoimi emocjami, ty rządzisz swoim życiem i okej, dobrze, może nie będziesz mogła rządzić przez cały dzień swoim życiem, ale przez 10 minut możesz i to jest dobry początek. I dobrze jest się jakby przykuć do takiego dobrego początku i powiedzieć, okej, dobrze, tu jestem, to robię, jest dobrze. Okej, co myślicie o tym? Dajcie mi jakiś znak. Haha, zaraz przychodzi teściowa, potem idę starszym do lekarza, a co bym chciała? Kochana, ja nie pytałam, co ty chcesz robić, tylko jak chcesz się czuć do Doroty. Bo ja wiem, że robić to my chcemy jedne rzeczy, a robić to musimy czasem inne rzeczy, ale to, jak ty chcesz się czuć w tym, Dorota, okej, co możesz zrobić, żeby czuć się atrakcyjna? Nawet z tymi zadaniami, które masz do wykonania. To jest zadanie na dziś. To jest zadanie na dziś. Okej, super Monia, cieszę się, że tak się chociaż możemy zobaczyć. A widzę Dorota, tak, Dorota widziałam. Dobra, kochane. Mam nadzieję, że macie już troszeczkę więcej pozytywnego nastawienia teraz. Macie już jakiś malutki plan, nawet na te 10 minut, żeby zrobić coś dobrego ze swoim życiem. Powiedzcie mi, czego teraz jeszcze ode mnie potrzebujecie? Jak ja mogę Was jeszcze w tym momencie wesprzeć, albo w ogóle na tego rodzaju live'ach? Czego potrzebujecie ode mnie? Bardzo chcę, żeby dawać Wam wartość, bardzo chcę Was wspierać, więc muszę wiedzieć, co było dla Was wartościowe, bo rzeczy, które mi się wydają wartościowe, nie zawsze będą dla Was wartościowe. Czasem mam taką wątpliwość, czy to, co mówię, jest jasne i klarowne. Więc potrzebuję od Was tej informacji zwrotnej, co było tutaj ważne dla Was i też potrzebuję od Was informacji zwrotnej, czego ode mnie potrzebujecie, jak mogę Wam pomóc, czego potrzebujecie do swojego życia, dla swojego życia. Dorota, może zrobisz sobie randkę na 10 minut samej ze sobą w łazience, nie wiem. Coś takiego malutkiego, co da Ci namiastkę tego, czego potrzebujesz, da Ci jedną łyżeczkę, wiesz, to już będzie coś. Tak sobie pomyślałam. Kochane, bardzo, bardzo się cieszę, że się dzisiaj spotkamy. Bardzo się cieszę, tutaj serduszkujecie mi, dziękuję Wam serdecznie. Z czym wychodzicie? Napiszcie mi jeszcze parę słów i wracamy do naszego życia, wracamy do naszego działania. Co Wam to wszystko dało? Kulkę śniegową do ogarnięcia. Dzięki. Dorota, zastanów się naprawdę, czego potrzebujesz i jak możesz to zrobić w takich warunkach, w których masz, które masz. Nie możemy czasem zmienić okoliczności. Możemy czasem zacząć planować zmiany, ale czasem nawet w tych okolicznościach, które mamy, możemy zrobić coś dla siebie. Dlatego nie będę Ci pozwolił już doradzać, bo jak widzisz, moje rady to nie trafiają w Twoje okoliczności, bo nie znam Twojej sytuacji. Magda wraca do malowania, super. Z czym wychodzicie dzisiaj? Co Wam dało to spotkanie? Napiszcie mi koniecznie, bo ja będę bardzo smutna, bo nie będę wiedziała, jaką tutaj wartość Wam przekazuję. I co było ważnego dla Was? Ściskam Was bardzo mocno. Czekam na komentarze. Mam nadzieję, że mi jeszcze tutaj dopiszecie, a jak nie, to się będę do Was jeszcze odzywać. Pozdrawiam Was serdecznie. Wracam do mojej rodzinki, wracam na narty. I czekam naprawdę na informacje tutaj, bo no, tak jak Wam mówię, ja to muszę wiedzieć. Ja jestem tutaj dla Was. Nie, no fajnie się pogadać tutaj na stoku, ale jestem przede wszystkim dla Was. Cieszę się, że się mogłyśmy spotkać na żywo. Buziaki, serdeczności moje drogie. Fajnie, czytam komentarze.